mogę nagrywać przy prędkości 200 km na godzinę i to się nie trzęsi. No to ile nam zajęło to oczekiwanie na, w tych korkach? Do 16. No stajaliśmy w korkach. W końcu jesteśmy tutaj i już pozostało nam 400 km i idziemy do Warszawy, do stolicy. Zawsze jak jestem w Polsce, to nie mogę po prostu przegapić tego i nie mogę nie zajechać do stolicy. Masza, lubisz wracać do Warszawy? Zawsze. Zawsze? Jestem w Warszawie, moje pracowniki, no Ukrainki oczywiście. Nie snimam ja. Dobra, to wygląda, wiecie co, to ten po Woodstocku wygląda trochę jak ten, jak crack house. No i tutaj zostaliśmy i idziemy do śniadania, po śniadanie. Oczywiście, że będziemy używali rowery, bo to jest świetna sprawa. Jak jechaliśmy wszędzie tymi rowerami w Krakowie, to tak samo będziemy jechali tutaj w Warszawie w rowerami i już to op, już to wszystko ogarniałem. Lecimy? No, oczywiście, że dziewczyna wie, że ona przyjechała do stolicy i już wiesz, już więcej takiego porządku na twarzy, to już nie Woodstock, tak? To już trzeba zainwestować w siebie. Tak to działa. Wiecie co, konkurencja zawsze działa spoko. Tak to działa. Więc jak przyjeżdżacie do nas, do Naddniestrza, spytacie dlaczego tak dużo pomalowanych dziewczyn, bo wystarczy jednej się namalować i każda się zaczyna te po kolei robić. To smotry Polaki, prawda? Da. Уважаемые поляки, Варшава – охренительно уютный город. Почему, я не знаю, но то так уютно просто. Просто потому что. Не надо было далеко ехать, чтобы увидеть то самое. Chcesz zostać żołnierzem? Nie, nie tak. Lecimy dalej. Hej, dobry wieczór. To my siedzimy tutaj z gwiazdami YouTube'a, największymi w Polsce, w całej Warszawie, tak? To chyba Bartek. Jeden warszawiak i jeden nie warszawiak, jak myślę. Legionowszczy. Jeszcze Santiago też wszyscy znają stary. No Santiago to na pewno. Hej! Hej! Ale wiecie co, rozmowa tak trochę nie idzie, dlatego że czekamy wszyscy na mięso, bo jesteśmy u Świejka, tak? No właśnie. Popatrzycie na to, co ja mam na przykład. Ja mam jakiegoś drinka, bo ja nie mogę ostatnio dużo zjadłem w Polsce i nie mogę też nic gazowanego pić. Tatiana ma małego. Ty też masz małego. O, ty masz tego małego i popatrzcie co Bartek. Ja też mam małego. Czekaj, ile ty masz teraz sumy? Masz więcej niż ja? Ty na manualu nagrywasz? Ja na auto lecę, człowieku. Jaki tu jest krop na tym obiektywie? W sensie nie, przybliżę. Jak masz na przykład obiektyw, który ma 25 mm. A, bo to się nagrywa. To się nagrywa, tak. A ja wiesz. Ale ja. A co robisz z pieniędzmi z YouTube'a? A nie, mamy. Fajnie. To jest sznycel, to jest. Nie, to jest dla ciebie, Bartek. Tatar jest super, ale u nas ludzie nie rozumieją tataru. Tatar jest taką rzeczą, którą u nas nie spróbujesz po prostu nigdzie. I w ogóle surowe mięso to jemy tylko rybę. Jak ładnie świeci słońce dzisiaj. Jesteśmy drugi dzień w Warszawie i przyszliśmy tutaj do Uniwersytetu Warszawskiego i biblioteki i idziemy dalej. Jak tu żyła? Przyroduszka. Wow.
Dobra, ja tutaj pomyślałem sobie z Tatianą, my wpadliśmy na taki pomysł. Pozbieramy pieniędzy na taką mieszkanie tutaj w Warszawie, w tym samym centrum. Będziemy widoczni, jak to się uda. Taki skromny, mały apartament. Co? Gdzie center? Gdzie center? Bratan, gdzie center? Ej, cześć wszystkim. Wiecie, dlaczego się nauczyłem polskiego? Wy mnie zawsze pytacie, dlaczego się nauczyłeś polskiego i jak się nauczyłeś tego języka. A odpowiedź jest taka, że po prostu mam wielką głowę. Widzicie? Ja naprawdę nie wiem, jak to zrobić. Wow! Mega! To się odpina. I teraz? Prościej, nie? Na lesniki. Macie tutaj bardzo małe porcje. No, według mnie to jest super mało. Ja nie mogę. Trzeba jeszcze więcej zamówić wtedy. Ty pomyślenie, jak to jest mało, tak? Kogo to zjeść? Kak! Jak ludzie zjadają, jak to można w siebie wpiechnąć? Siedzę tutaj w Złotych Tarasach, po raz pierwszy będzie próbowała sieci zachodnie, czyli zrobimy z tego radzieckiego, normalnego człowieka zachodniego. Tak to się robi. Pierwszy krok, żeby zrobić z radzieckiego człowieka zdrajcę radzieckiego świata i zrobić z niego, trzeba go nakarmić tymi rzeczami, jak na przykład Burger King. A tu ryby nie? Ryby nie? Nie. A mięso? A mięso też nie. Gryczko, prosty. Dobra. Jesteśmy w Polsce. Który dzień? 13. Mniej więcej 13 dzień pobytu w Polsce. Zapraszam Was ze mną na cały ten dzień w Warszawie. Warszawski dzień. Jak ja widzę Warszawę. Przyjechaliśmy do Warszawy, zostaliśmy trochę w hostelu. Może ja się skontaktowałem z Bartkiem i on mi zrobił taką niespodziankę. Niespodzianka jest taka, że wynajął mi Airbnb. Tu jest mój pokój, który Bartek powiedział, że jest taki zwykły pokój, których dużo w Warszawie, jakiś tam średni. Dobra, średni, ja się zgadzam. Też średnia dziewczyna. W komplekcie z kwarciry. No, tylko popatrzcie, białe ściany. To, czego ja chciałem zawsze w swoim życiu u siebie w domu. Czyli jak przyjeżdżam do domu, ja jestem taki zmotywowany, żeby po prostu wyrzucić wszystko, co ja mam. Zacząć taką życie minimalistą. Europa robi, zmienia ludzi. Ej, Tatiana, będziesz minimalistką? Tak, oczywiście. Oczywiście. Czyli pozbawiamy się od wszystkiego, wyrzucamy. Co chciałem jeszcze powiedzieć? Że nam pozostało tutaj w Warszawie siedzieć tylko dwie nocy. Lecimy nagrywać, bo niestety nie nagrywałem to. Nie, niestety. Dla mnie to było super dobre, że nie nagrywałem, bo ja lubię wyjść do miasta, pospacerować bez kamery, a teraz już tak się uspokoić, bo przyjeżdżasz do Warszawy, masz takie emocje. Zrobiłem spotkanie z fanami, wyglądam jak po spotkaniu i można teraz iść nagrywać. Będziemy dzisiaj wszędzie. Chodźmy. Nie ma różnicy, tak? Między najdystrzęską klatką. Nie, no takie, że plastikowe okna, także... Zielony z дерева, забыла, как они называются, поручни, no. Покрашенные лаком, красивые, соответственно, как бы батареи в подъезде. А у нас як там са? Отварте окна? Да, всегда, на самом деле, но да, конечно. Да, мы приходим на первый этаж.
у нас всегда тут зеркало, которое можно всегда увидеть. И еще портрет завсze, девочки. Так, jeszcze zawsze ktoś jest tutaj i nikt tego nie ukradł. No i tak, i lustro, które, lusterko, które jest czyste. Czyste, tak czyste, że 13 dzień w Polsce widać już. A jeszcze rower, tak, można zostawić, tak. I żadna babcia nie przyjdzie do ciebie i nie powie. Mam? Rućko zimą. Żeby zimą, jak chodzi babcia i o, wiesz, żeby wygodniej było dla człowieka. Mhm. Ale wiesz, Polacy przyjeżdżają i mówią, że u was to wolność, tak, że można robić co chcesz, tak, a tutaj widzisz, zakaz, no. Czyli taki balans. Tak, zakaz. Mhm. Zaskoczeniem jest to, jak tu działa Airbnb. Na przykład przyjechaliśmy tutaj do tego mieszkania, właścicielki nie widzieliśmy, ale ona mieszka z nami cały czas. Ona przychodzi po pracę i nie widzieliśmy jej, tak? Bo my też przychodzimy, ale tu przychodzimy jeszcze później niż ona. Ale ciekawe, że było tak, że jak gdzie te klucze są, jak one były schowane w tym... Jak to powiedzieć? No dobra. Ona ci wysyła instrukcję. Все вещи на месте, все, типа, жилая квартира. Эй, что ты не нагревай? Да нагреваешь у меня. Они там. Там дамы, есть? Jesteś gotowa, żeby coś zjeść? Jestem gotowa. Dobra, chodź. To się nazywa śniadanie u nas. Co my mamy takie śniadanie dzisiaj, bo jesteśmy za dnia, w głównej uprawie. Smakowało ci jedzenia tutaj? Bardzo. Pysznie. I spotkaliśmy tutaj czyli Polaka Białorusa, tak? I który podeszł do mnie i mówi, że o, Roman, i poznał mnie. I porozmawialiśmy chwilę. On już tutaj mieszka ponad 10 lat. Super jest człowiek, bo ja zazwyczaj na przykład tutaj nie lubię rozmawiać z naszymi, tak? No jak chyba Polacy jak wyjeżdżałem, to też nie lubią z Polakami rozmawiać. Ja to też nie lubię tutaj robić, ale tu... No, to był taki Polak po prostu, który rozmawiał po rosyjsku ze mną, no. W sensie, że mentalnie niczym się nie różnił. Czy Europejec. Taki Europejec, tak, dalej. Jedziemy tymi rowerami i jedziemy gdzie?